Dzień dobry wieczór, z tej strony CialnyGD oraz... Shrek. Fiona. A, no to przepraszam, ja jestem dalej Osiołkiem. Hurra! A jak? Tak, witamy was z powrotem w Grounded, gdzie właśnie się wczytujemy, doczytujemy do tego pięknego świata. Teraz jest pytanie, nie? Czy właśnie Shrek będzie dalej markotny, a Fiona... Jaka była Fiona? Waleczna? Normalna. To ja się zaśmiałem? Cięta jak osa. Cięta jak osa, ojej. A ja jak zwykle, nie? Cześć Nubek, dzień dobry wieczór. I dzień dobry wieczór wszystkim, którzy byli przed, tak jakby, czyli byli, jakby to powiedzieć, że byli przed, byli na pogadankach przed odcinkiem, o, bo tutaj jest dużo bardzo fajnych osobistości z nami, nie ten przycisk, bo muszę zmienić ustawienia. No, Kubuś już śpi. Autorek, a to był biforek. Śpi. Kubuś już śpi, ale słuchajcie, o, jest i drugi, ty jesteś Jakub, Nie. Tak. Nie. Tak, dobra, to wiecie co to. Rafale? Ja se pochilluję. Co ty robisz? Dobra, idę stąd. Chlapie. Słuchajcie, szyszunia pewnie ostatnia w tym sezonie. Idziemy na szyszki. Co wy na to? Tylko to zawsze jak jest ciemno. Tak? To słuchajcie, to najpierw zobaczcie jak wygląda wasz ekwipunek. Czy nie macie na przykład siekierki czy czegoś do naprawienia. Czekajcie, to mi się nie podoba mi się tutaj. O, tak będzie ładnie. Aha. Dobra, więc najpierw idziemy naprawić ekwipunek. Pewnie. Super, to do zobaczonka jeszcze. Jeszcze mam nadzieję, że wpadniesz potem. Punkty trzeba zbierać, no tak. Dobra, wchodzimy sobie w ekwipunek, zobaczymy jak tutaj nasze rzeczy wyglądają. Co jest jeszcze do naprawienia? U mnie na przykład jest do naprawienia siekierka i zbroję. Słuchajcie, ja bym od razu... Co? Czemu nie widzę napisów przy skrzynkach? Co muszę wcisnąć? Zaraz ci powiem, poczekaj. Nie działa. Nie działa? To patrz, to teraz tak, dajesz strzałkę... Nie, no nie wiem, czekaj. Strzałkę w dół, włącz znaczniki. A nie, to nie to. Czekaj, zamknij. A których nie widzisz? Wszystkich nie widzisz, czy tylko tego? Czekaj, nie, no wczoraj fajnie było, ładnie widać. Czekaj, tutaj są... Dobra. What are you doing? Me? Nothing special. Poczekaj, płyny z robani, to nie, zrobimy tak. Kurde, nie wiem na co wydać moje pieniądze kanałowe. Szukaj! A Nubek pisze Alt F4. Czekajcie, jakby to napisać? Czekaj, tutaj trzeba zmienić nazwę. Musimy zmienić nazwę, bo mieliśmy płyny z robani, a teraz zrobimy gruczoły. O, to będzie się tak ładnie nazywało. Przypomnij, Rafał, gdzie się pochodnie naprawiało? W tym. Do pochodni potrzebujesz węgielka. To nie ma. Ale wszystkie gruczoły są zielone, więc ten też musi być zielony. Jak nie ma? No jak to nie ma? Jest węgielek. Stajesz tutaj, wchodzisz w ekwipunek, wchodzisz sobie w swoją pochodnię, klikasz na nią Y i masz napraw. Panie drogi. 5000 punktów ma Warbrosik nad Szepanem. To szacun. No rzeczywiście. Zapomniałem. Dawno nie grałem. Tak, ty też? Dobra, a ta się będzie nazywała Płyny z robani. Już ją ładnie opiszemy i będzie pięknie. I pac. Tak, ma być taka i ma być taka fioletowa. O, no i jest pięknie, widzicie? To jest dopiero piękna organizacja. Prawie wszystkie są, nie, wszystkie są opisane. No to jest dobrze. Proponuję wybranie gry. Warbrosik, zmieniony głos. Jeszcze pomyślę. Tak a propos, nie wiem czy widzieliście na naszym Discordzie, dzisiaj do puli gier, które powinienem streamować, ale pewnie tak czy siak to dzisiaj odpalę, weszła Forza Horizon 5. Wiem, że po 1,5 roku od premiery, ale jest to na tyle ważny tytuł, że trzeba się z niego cieszyć. Jednak trzeba go ograć. To chłopaki, zróbmy tak, bo wy jesteście gotowi na to, na co jesteście gotowi. Ja pójdę... Tak, bo zaraz ciemno będzie. Nie, no chyba... Nie, jest 6 rano. Ja pójdę tylko do tego. Ale nie w grze. Gdzie ty idziesz? Za tobą. Nie, nie, słuchajcie, wy możecie zostać, bo wy zostaniecie tutaj, bo ja wam na komputerku zaraz pokażę, gdzie są szyszunie. Znaczy ja wiem, że one są tam, nie? Tam w górnym ogrodzie, więc możecie lecieć do górnego ogrodu. Nie, mam lepszy pomysł. Chodźcie za mną. A teraz za mną. Zanim dojdzie do nas, że to bez sensu. Tutaj na dół. Teraz tu. Obok grzybiarni. I teraz tu. Oj, ale trzeba w drzwi trafić. Ojej! No. Dobra. Człowiek. Na taczkę! Ja szyszunię już ogarnąłem, a? Widzisz, już dużo mam. Wiesz co, no my wszystko wykorzystaliśmy, Warbrosik. Tak. Ale zobacz, gdzie my jedziemy. Michał, chyba nie ta tyrolka. Serio? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Mi się zaczyna. Ojejku, ała. Słońce mnie wschodzące poraziło w oczy. Poraziło cię słoneczko, jak najbardziej. Rogów żuka, rogi żuka to możemy ten. Ogarniemy. Patrzcie, tutaj jest nasz komputerek piękny do sprawdzenia. I ten, jest też nasza tyrolka śmierci. To jest pięknie wymierzone to, nie? Prawda? Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Prawie jak Zadra. No. Dobra, poszukiwać zasobów. Szyszunia, czy to jest kawałek szyszki? Bo nie będzie kawałek szyszki, tak. Tego szukamy. O, i w tym momencie, kochani, na mapie mamy wszystko pokazane, gdzie są szyszunie. Co oznacza... na mapie, nie na... Nie, na mapie waszej w grze. A jeżeli nie masz, to ci powiem tak, jedna jest tu. Może mi znaczniki najlepiej postaw. No już zrobiłem ci jednego. Masz, tutaj masz, Kuba, centralnie zobacz. Wiesz co? Ja ją stąd widzę. A ja mam sobie... 14 bandaży. Ja sobie ją polecę na tamtą. Ja sobie lecę na tamtą, wy sobie lećcie na tą. Tylko mi tego robił brzucha po szkole. Dobra, zobaczymy czy to się uda. Teraz w drugą. W drugą! To są te czerwone takie plamki śmieszne? Tak, tak, tak. Te czerwone plamki na mapie. Nie wiedziałem, w którą się robiło w drugą. O, tu jest żuczek. Sysunia. No, pewnie ostatnia w tym sezonie. Kluczny! O. Cześć. No, tak nie trafić. A, no jest. Tutaj się chyba nie obejdzie bez walki. Teraz tak, tu jest jeden, tam jest culanka. Młoteczek. O. Co? Nie, idź do przodu. Cialny, nie pobijesz mnie, powiem tak. Słucham. Zwykła biedronka? Nie, to jest ta wredna. O nie, pachanie żuczek. Zobacz, co jest za tobą. Panie, odwróć. To sobie to poładujemy. Chyba się striggerował. No, czekaj. Weźmy sobie Elzę. Znaczy nie Elzę, tylko tą. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tu jest. Piciu! 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 Ta broń jest taka szybka, nie? Piciu! To jest góra. Ja po 8 latach o tym przeszedłem, a to no to nie. Je, co? Nie! Jak to? Gdzie on jest? O. Nie no, to było piękne. Co zrobił? Tak i tak mi nie uwierzy, że co mam ci mówić. Nie wiem jak to zrobiłem, ale wyleciał tak... tak 50 metrów nade mną. Mhm. I spadł, i padł. No dobra, Kubuś, lecimy na Szczecin. O, Warbrosik, ruch chciałeś? Gdzieś tu jest jeszcze coś, nie? Macie ten? Zbieracie? Oj! Oj! Oj, oj! Gdzie jesteście? Oj, oj! Bo zaraz sprawdzę, gdzie jesteście. Jakby to ci powiedzieć tak trochę w czarnej... Aha, a wy te wszystkie po drodze ogarnęliście? No, ogarniamy. To my... Idę do was. To co jest? Dlaczego go nie mogę uderzyć? Idę do was po drodze. Ojejku, to było piękne, jak ja chcę klipa z tego latającego żuka, nie? Serio. No, szyszunia. Ale strzał. O, i 6. Dobra, gdzie wy jesteście? Tutaj jesteście. Wy tamtą po drodze szyszkę też ogarnęliście? Nie wiem co mu... Tak, dwie szyszki mamy, na razie to my się... No to... Lubimy... No to powiedzcie. Cialny, mamy problemy. Poradzimy sobie. Ja tankuję easy. A ja go od spodu. Oj! Jeszcze kleszy, to skaczą jakieś dziwne. Dobra. No i co? No i co? No i co? Hej, Fyd! Hej, Fyd! Ty, no nie myślałem, że ja go tak trafię. Sorry. No, serio. Ja nie w tą stronę polazłem. Rodeo! Co, kolejne? Ty, jak się zdenerwowała na to rodeo. Czekaj, gdzieś tu, a tu. Czany, to się mówi od pupy strony, no tak. Ale to w sumie było od spodu tak naprawdę. Dobra, zebrane. No już koniec tego. A patrzcie co jest u góry tam, takie trochę jaśniejsze ziomki. O nie, to słuchajcie, to wylećcie na to, na ten znacznik, który ja wam puściłem. Ja polecę na ten w drugą stronę, dobra? No, zobaczymy, czy mam dobrze azymut. Nie mam. Czy mam? Czekaj, który ja jestem? Jestem tam. Czy ja mam dobry azymut? Prawie. Trochę w tą stronę i... No dobra, raz się żyje. Nie, przepraszam. Aha, zaraz wrócę. Dobra, idziesz po kolację. Dobrze. Dobrze, Warbrosik. To nie jest prawda. Nie mówi się raz się żyje. Wkładam miłego Nubek, do zobaczenia. Raz się umiera, żyje się codziennie. Tak, ja muszę sobie jakąś mutację włączyć, bo ja nie mam pary. No, trochę zboczyłem z kursu, ale jedno. Nie jest aż tak źle. Tak, jedna powinna być jeszcze dalej, nie? Czy wy już tam byliście, mam wam puścić następną na mapie? Nie, nie jest, widać. Spoko. Aha, dobrze, ja sobie spojrzę. Ja sobie spojrzę, jak ja ładnie minąłem. Ona jest przecież tutaj, obok tych pięknych komarów, które tak znamy. Spadajcie mrówki, nie gadam z wami dzisiaj. Uiii. No właśnie tutaj. Raz się żyje, umiera. Już Alan bez przesady, to jest bardzo złe nastawienie, trzeba być dobrze nastawionym. O, gniazdo os. Idziemy? Co małych miałeś ostatnio? I tak będziemy niedługo tam szli. Znaczy może nie tam, ale w jedno bardzo fajne miejsce. Pająk? Michał, idziemy na pająka? Słuchajcie, które wy już macie ogarnięte, te już też macie ogarnięte, to tutaj jeszcze będziecie mieli... Ja idę pod żywopłot chyba. W tym rejonie będziecie mieli dwie. A ja idę. Nie masz pająka. Po prawej. Trzeba być dobrze nastawionym. Ja wam mówię, to... O, co to jest? To działa. Dobierz. No właśnie. Co to było? Kłaczek? Nie? Nie, dobrze. Skoczę tu. Skoczę. Ja tylko się dusiłem. Spoko. Aha, a okej. Jej, tak w tym kawale. Nie, nie powiem. To nie jest family friendly kawał. Nieważne? Dawaj. Nieważne. Dawaj, dawaj. Nie, nie powiedziałeś A, musisz powiedzieć B. X. Nie ma. To co? Leci. Które? Powiem poza tym. Poza odcinkiem wam powiem. O. A zacznij ten kawał, to powiem ci, czy znam. Znaczy wiesz co, to może nie jest kawał, tylko bardziej taka gadanka. Jak to dziadek opowiadał, jak to było w starych czasach. Nazwijmy to tak. Jak mogą nie trafić w siebie? Elza wygrywa z wszystkim. To ja mam tę moc fajfuski. Ogólnie mogę się czymś pochwalić, tym co znalazłem na PC-u. Gdzie? Już Kuba zebrany, chodź. Mhm, ja też zebrałem, tu miałem. A teraz tu idziemy, tu jest chyba gdzieś. No, ja właśnie przeskakuję. I nie wiem z której strony. A nie na wprost, bo on ma tam na wprost znacznik. Tutaj macie dwa, tutaj jest drugi u was. Tutaj tak? Gdzieś. Nie no zobaczcie, jedna jest tutaj za tobą Michał trochę, może być nawet gdzieś na drabinie. Nie ma. No tam są dwie na pewno, tam u was, a ja lecę no już po jedną następną. Tu... Już obie mamy ogarnięte. Aha. No. Aha, obie macie już ogarnięte. No to... Tak, to teraz tutaj chyba bardziej do środka trzeba zbijać. Wiecie co, to jeszcze... Te do środka już tutaj, które były po drodze są ogarnięte, została jeszcze ta, którą ja mam nacelowaną i te dwie. I to będą wszystkie. Na PC u siebie. No to tam masz na środku. Prosto idziemy, Kuba. A ja nie wiem, czy ja jej nie zebrałem. Możecie jeszcze raz pójść do jakiegoś kompa, żeby sprawdzić, nie? Bo ja po drodze zbierałem już. Ja bym poszedł tutaj, Michał, zaraz, ale to... To jest następna szyszunia. Szyszunia. Ty tu wejdziesz, czy nie? Jedę drugą stroną. Chcecie, jak ogarniemy te szyszki, to może byśmy chcieli, tylko że inaczej byśmy musieli się jakoś wziąć jakieś rzeczy inne chyba może, żebyśmy ogarnęli sobie tą skrzynkę. Co wy na to? Co tam na nią potrzeba? Znaczy wiesz co, bardziej chodzi mi o to, żebyśmy wiesz, mieli jakieś rzeczy leczące i tak. Co ty stukasz? Rzeczy leczące i takie tam, nie? Mhm. Nie ma, nie widzę was tutaj, nara. No i co ci teraz? Dobra. To znalazłaś Mimi u siebie na kompie, tak? Co, masz coś, Kuba? Okej, to po lewej stronie jest. Szukam. Jeszcze jedna powinna być, chyba, że ją... A. Zabrał. Nie. Lewo. Na DC, tak. Czy ja ślepy jestem? Lego Dimensions, ja nie mogę z Batmanem. Słuchajcie, ja już wszystko zebrałem stamtąd, chłopaki. Przy tym drzewie takim? Tak. A faktycznie nie ma. No. Tak, no, dobra, wszystko to jest zebrane. To co? Wracamy do bazy. Ewakuacja. Tak, jak najbardziej. Dobra, weź tu wyjdź teraz. Widzę, fajne. Tu, w którą stronę? Do domu. Do domu pozrzucamy szyszunię i polecimy do skrzynki. Chyba, że jeszcze mamy coś innego do zebrania. A gdzie ja znajdę dom? Tam, gdzie... Gdzie twój znacznik? Gdzie fioletowy znacznik domku, albo ja. Taki fioletowy, ładny znaczniczek domku. O, akurat w idealne miejsce trafiłem. Fioletowy znaczniczek domku. Widzi? A, i tutaj... Ja widzę twój znacznik. W lewo idziemy, no. Dobra, już widzę. Tu. To jest fioletowy? Tu. A jaki? Tam, gdzie ja jestem. A jaki? Dobra, my pod kosiarką, nie. Gdzie my jesteśmy? On ma kosiarkę, Wern. Mamy tutaj na dole, jeśli trafimy. Muszą być ładne ramki ze zdjęciami, bo tutaj będzie akurat ramka czyja? Moja! Ja będę na szyszkowym. Jeżeli to ustawię kiedyś. Dobra, trudno, tak niech będzie. Dobra, teraz zrobimy tu moją piękną facjatę. Czy to nie jest piękny ryjek? Jak ja uwielbiam, jak takie rzeczy, wiecie, jak te rzeczy tak łatwo się ustawia, nie? Weź to tutaj, na dolną półkę. Nie ma tu tyrolek jakichś, ludzie? No są. Przyciągaj do siatki. Czy ty tutaj widzisz w ogóle jakąkolwiek siatkę? Nie, nie widzisz. Teraz, o, teraz widzicie, jak bardzo jestem uparty. Przecież taniej. Kuba, prosto jeszcze musimy iść. Ta ramka ze zdjęciem tutaj, o, o. A czemu nie obsługiwane? Czekaj. Dlaczego nie mogę mieć ramki ze zdjęciem tutaj? Ja chcę mieć tutaj ramkę. Kuba, na mnie jeszcze. A, bo za niska puła. Super, nie mam mniszka, już się kończy. No to super. Jak wam pomóc, chłopaki? My sobie poradzimy. No. Foszek? Nie? Dobra, no to tak. Nie no, żartuję przecież. Ale... Dobra, dzida, bo tu są te, nie będziemy walczyć. Pacyfiści? Dobra, idę zobaczyć, gdzie jesteśmy. Nie będziemy walczyć. Łup, łup, łup. Czekajcie, zapcie, tam taki macie tyrolkę. Już. I macie biedronkę i pszczółkę, wiem, ale widzę. Pszczółki są cacy, więc pszczółek się nie bójcie, nie? Aha. Dacie radę, widzę was. Z daleka, ale was my siebie też. No to dobrze. Ja tutaj muszę w ogóle zrobić jakieś obejście, bo tak trochę słabo to wymyśliłem. Znaczy nie, że słabo, ale wiecie. Dobrze? Nie wiem, czy dobrze. O, szerszenie, czy tam te osy, pszczoły, co to tu jest? Łosy! Dobra, prymitywne sznury trzeba nazbierać. A one są u góry. Dobra, i lecimy. Pach, ciach, pach. Ciekaw jestem, czy tam w ogóle one są zrobione. Dobra, weźmiemy prawie jeden stak. Tutaj sobie pozrzucamy jeszcze te szyszunie i takie tam. Czemu ja żadnych mutacji nie mam aktywnych? A to ja nie wiem. Jeszcze raz sobie to weźmiemy. Bo przecież nie, żebyśmy to zrzucili teraz przez przypadek całkowicie wszystko. Gdzie chcesz szyszki? Do szyszkowni. Standardowo, tam gdzie zawsze. Jakiej szyszkowni? No, jest skrzynka szyszki. A, u góry. Tak, tam gdzie zawsze są skrzyneczki. O, i teraz jest ładnie. I teraz można powiedzieć, że obchodzi mnie ten kominek. Mavrid, Oj, u Mavrita coś się stało. U znajomego. Panie kolego, jakby co, to wiesz. Pamiętaj, że zawsze możesz tutaj z nami pogadać. Dobra, jak my tutaj lecimy? Tu już mamy 4,5 w tym miejscu. To znaczy, że tutaj... Ale nie, tu jest 3. Gdzie tu jest 4? tu. No dobra, czego nam tutaj jeszcze do szczęścia brakuje z tych fajnych, nowych rzeczy? A, jeszcze nie mamy wszystkich... Jeju, kto to jest? Pomnik Moldroka. Ojejku, jak on jest brzydki. Czekajcie, mamy tak. Mamy pomnik, posąg mszycy. Ok. Mamy posąg koi. Nie mamy... Nie, w Mgiełce nie byliśmy. I teraz mamy tak, Wendela, mrówka i Moldroka, który jest brzydki. Czekajcie. I teraz ja się tutaj... Nie, nie patrzcie na to. Patrzcie lepiej na Łybę. Dobra, to teraz czytamy. Więc ten znajomy, nazwijmy go roboczo Krasnolud B, powiedział mi, że nasz wspólny kolega, uwaga, za rok planuje się ożenić. I to jest powód do doła? Ale czy to coś złego, Mavrid, że on chce się hajtać? Nie, to akurat był zbieg okoliczności, że kasznąłem. Ja się domyślam. Nie, bez takich, ja jestem, wiesz... Co jesteś? Ja jestem happy. Z tego powodu. Czekajcie, wazony. Happy, happy, clap your hands. Baby Sharku, tu. No to już jest grubo, nie? Jak już leci Baby Shark, to wiedz, że coś się dzieje. Baby Shrek, tu. No tak, Baby Shrek. Tego jeszcze nie było. Tak, bo tracimy kompana i kto z nami wyjdzie do kopalni i będzie gadał przy kuflu piwa. Ojeju, słuchaj, to nie jest tak, że jeżeli on się chatnie, to już jest koniec. Nie ma chłopa. Straciłeś pan chłopa, już go nigdy więcej w życiu nie zobaczysz. To tak nie jest. Tylko pół chłopa stracisz. Spokojnie. No, inaczej. Michał, jesteś żonaty? A. I musisz być szczęśliwy. Tak, muszę. Strasznie. Nie mam wyboru. Ała, to już się znowu zaczyna. No. Słuchaj, zawsze możesz jej złożyć życzenia. Słuchaj, powiedz jej tak. Traktuj go jak psa. Dobrze karm, dużo głaszcz i wypuszczaj z kolegami na spacer. Dobre. Aż mi się skończyła robacza guma. Ojejku. Piękne. Jak się robiło robaczą gumę? Bo pamiętam, że jakoś się ją robiło. Tak. Robacza guma. Tutaj się robiło robaczą gumę przecież. Nie no, my tylko tak się śmiejemy, a czemu piję, bo powiedział, abym wziął łyka piwa i tą informację muszę dobrze zrozumieć, bo ten nasz znajomy, no nikt by się nie spodziewał. Aha, czyli że jakiś taki niewyględny. To może ona mu się oświadczyła. A właśnie, a jak to było? Musisz się go spytać, jak do tego doszło? Jak do tego doszło, nie wiem. Ja tylko na to czekałem, nie? Tylko na to czekałem. Dobra, mamy piękne wazony. Weźmy ale ty, Michał, miałeś dobry pomysł. O Boże. Że ja na to nie wpadłem. Ogólnie O, słuchajcie, to jest dobre, Mimi napisała. Ogólnie, panie Shreku, opowiedz o swoim ślubie z Fioną. Ale oni nie są razem. Ej. Shrek ma inną żonę. Ta, a wy se wycinujecie. Ja latam, wazony produkuję, wszystko ten, a ci se siedzą. Dobra, idę do was. Siema. Chodź już tak, Żanę. Właśnie widzę, ktoś tutaj bąki puszcza. Napierdziane. O nie, czekaj. Iu. Tak to mówią. Jeden zapierdziela, a dwóch patrzy. No właśnie. No właśnie, ten kadr, nie? Ten kadr jest piękny. Nie chcieliśmy ci przerywać. No dobra, to wiecie co to. Co ja robię? No tak. Pięknie, no po prostu dobra. Pięknie. Dobra, niech wam będzie. Kogo by tutaj? No nie, no musimy... No to taki mały ten wędelek. Gdzie by go tutaj dać? Czekajcie, tutaj jest poziom 4 mniej więcej, czy tutaj ten poziom... C, A, B. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi. Ty, Kuba. Chodź. No. Chodź do góry. O, lecę. Lecę, bo chcę. Aha, on jest jeszcze na ścianę. Weź tę mniszka. Zawczasu. Nie wiem. Dziękuję za przypomnienie. Ale o Jezu, przypomniał mi się kawał. Wiem, nie mów. Wiem, nie mów. Tania siła robocza z ciebie. No, ale ja mogę dokończyć i nie będzie wiadomo o co chodzi, prawda? Ośle oni tam randkę mieli. No właśnie, to też tak było, że on mi się gdzieś tam wkopyrtnął, nie? A wracając do Jacobi, no to wasz nordycki moment, że była w naszej społeczności, okej. Okay. Dobra, niech będzie. Dobra, mam. Czekajcie, jak to tutaj, o, długi chwast to ten. 5 łupin i 5 szupin. Łupin, szupin i co? I kruchy solidny i nieskazitelny, dobra. To muszę poprzenosić. Co to był za dźwięk? Jaki? Taki z dzwonkiem. Nie wiem. Właśnie też słyszałem chyba. No teraz też słyszałem. Gdzieś dzwoni, ale w której parafii? Na kolędę za wcześnie. Ojej. Dobra, czekaj, bo ja zapomnę. Łupin, szupin i pancerze. Łupin, szupin. Łupin, szupin. No bo tak, no bo 5 łupin, 5 szupin. No, teraz co tam jest? Ja nie wierzę pancerza. Kruchy pancerz, sol, kruchy no ja już biorę. Nieskazitelny. Ja już biorę. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Żeś tyle suszarek na mięso zrobił, a one takie puste stoją. No dobrze. No to proszę, suszando. Ale suszando, Mirando. Ale one są do tego, do jagodowych skór. A widzisz. A, zdziwiona Małgosia. Tada! Mamy Wendela w formie marmurowej. Tutaj światła brakuje. Czemu tak zrobili dziwnie, że żeby wstać, to musisz kliknąć kucanie i potem wychodzisz taki pokraczony. W sumie to się trochę zgadza, nie? Bo jak tak leżysz dziwnie w tym fotelu, to wychodzisz taki. SKS. Tak. Czekajcie. Co to? To je wędel. Co? Czekaj, to coś pomarszczone? No tak, to jest wędel. Poczekaj, aż ty będziesz miał tyle lat. Koloru. O Boże. Chciałbym na to wskoczyć. O, i teraz zobaczyć, że to tutaj. I tutaj zrobić ładną lampkę. Potrzebuję 3 soki, 9 traf i ten i gałązki. To wy robicie ten dźwięk? Czy no gdzieś go słyszę? Pomimo tego, że jestem, jakby to powiedzieć, że nie robię nic z innych określów. No, rozumiemy. No i Warbrosik odebrał, żebym się napił. To bardzo chętnie. Zapomniałem, co mam wziąć. 3 soki, 9 trawy i 6 gałązek. Tak, 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 tak. 3 soki, 9 trawy, 6 gałązek. 3 soki, 9 trawy, 6 gałązek. Ja bym poszedł. Ja już mam. Ale jesteś. Czuję się nieprzydatny. Czekaj. A jeszcze gałązki. Szukam porównania, ale nic mi nie może przyjść. Do czego? Wszystko mam. 3 soki, 9 trawy, 6 gałązek. Dzięki, Warbrosik. Co ty robisz, chłopie? Ja? Nie, Michał. Bawię się. Mam się w ogóle pytać, czy się bawisz? Tu, z laserowych dzidy. Bum, bum, bum. Bym coś dokończył, ale nie wypada. No nie, daj. Panie Cialny Inżynierze, bo sprawa jest. Słucham ja ciebie. Alan pa... Czekaj, pana nowy ten... Słucham. Today is gonna be the day... Co on sprawi na ekranie? Zapal. Personalizuj. Zigrekuj. I wszystko jest w pięknym... żółtym. Pięknie? Czego wam tutaj jeszcze brakuje do szczęścia? Ja wiem czego. Znaczy nie wiem, ale zaraz się dowiem. Lampa jest. To jest. Chłopa wam trzeba. Czego? Donate nie pojawił. Co? Poczekaj. Jak to? Czekaj, Mavrid, poczekaj, aż muszę zobaczyć. Moment. Może coś mi się nie tego się? Ale powinien się pojawić, to nie jest tak, że nie ten. Tylko tego chłopa trzeba postawić. Chłop postawiony. Poczekaj, coś mi się może... Bardzo dziękuję! Bardzo dziękuję za donecika. Czemu ja go nie zauważyłem? Co się stało, że go nie widać, Co się stało? Łazienka jest zamknięta. Nie, ale powinien skoczyć. To ja muszę zobaczyć na rozszerzeniach czy coś. Dlaczego to nie wskoczyło? Może coś tam przymuliło aktualnie, no ale to zwykle jest wszystko tak, że wszystko działa. Jako tako, poniekąd. To panie krasnoludzie, ja bardzo, ależ to bardzo dziękuję za donejcika. To jak zawsze mega super hiper. A ja już patrzę. Ja poszedłem po te gałązki, gliny i tak dalej. A, dobrze, dziękuję. Dziękuję, bo ja tutaj muszę sprawdzić, wiesz? Gdzie to jest? Oj, dużo jest tego. Jeden manekin tylko będzie, czy więcej? Powinien działać. Jeden na razie. Ale ja tak patrzę, że twój system z wody deszczowej coś tak kuleje. No jakie kuleje? Przecież przed chwilą się lało po tym. Bardzo dziękuję, Mavrid. Telefony? A, że na telefonie. Czekaj, Warbrosik. Jakie podłogi odblokowałem? To ja mam wszystko pod ręką w ogóle z tych rzeczy, co są potrzebne, ale buduj. Które podłogi? Warbrosik. To musisz pamiętać, że trzeba wszystko skanować, nie? Czekaj, coś chciałem. A po co ten gość w ogóle stoi na samym środku? On jest na etapie tworzenia. O cię kręcę, co to za osz... Czekaj. I żółwik. Dobra. Tak niech będzie i się... Niech się nie cieszy. Odmachał. Okej, okay. Niech gra na gitarze. Dobra, już moment. Ale fajna świeca pajęcza. A, fajna, nie? Ale fajna. Super. Myślałem, że tu czarna wdowa wchodzi już przez okno, ale... Ale nie! Nawet ma miejsce, żeby wymienić wkład z tyłu od okna, jakbyś zobaczył. Zobacz. Jak się wyczerpie. Ojejku. Ja pierdzielę. Czekaj, zbyt stromo. Macie tego. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje z tym 626L? Czy co to jest? Teraz mam 100% pewność, jak to działa. Nie rozumiem. Dobra, nie chcę wiedzieć. Czekajcie, ale tutaj nam brakuje posągów niektórych, wiecie? Idę do lodówki, głodny jestem. Łyba, ja bym chciał łybę. Mamy prawie 5. poziom coziness. No właśnie wiem, chcę właśnie do 5. dobić. Gdzie by dać tutaj łybę? Tutaj dajmy. Ale łyba. Emocje, o jeny. Nie, to tak, powiem ci, schludnie choć... Jednak nie schludnie. Ciemno, nie? No napaćkane jest na razie, ale musimy odblokować no 5. poziom. O, napaćkane, dokładnie, tak jak musimy odblokować 5. poziom i wtedy będziemy mogli działać. Wtedy zrobimy. Masz łupinę już... i ten, czy nie? Nie mam, właśnie łupiny, szupiny nie mam. Łupina, szupina już go nie ma. Tak. Właśnie tego mi było do szczęścia brakuje. No ale to w Grounded to zawsze jest takie bardziej chillowanie. A to jest naprawdę ciemno. Kurczę, tyle światła. No, rachunki nam nie starczy, ludzie. Ale fajnie jest położyć się w chłodnej kołderce. Oj, fajnie. Co ja zrobiłem? Nie tak. Nie, nie, ten czas wolno leci. Dobra, no rano tak. Idziemy nam. Rano się zrobi nam mgiełkę. Aha, ta łyba już jest. Łyba. Słuchajcie, idziemy właśnie, idziemy na mgiełkę. To jest bardzo dobry pomysł. I ja w ogóle proponuję, żebyśmy teraz zrobili delikatną, króciutką, ale bardzo treściwą przerwę. Z naciskiem na krótką. Z naciskiem... Tak, na bardzo krótką. Z naciskiem na pęcherz. Nie! Czas operacyjny masz 2 minuty. No, nie ma szans. Znaczy nie, przez okno. Z 3. piętra, tylko uważaj tam na dole. Dobra, słuchajcie, ludziki kochane z YouTube'a, jeżeli... Żółwik, na 3-4. Dotrwaliście do tego momentu... Aha, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, nie mogę wam zrobić tego. Ciemno jest. W ogóle tyle lampa jest ciemno. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to nie zapomnijcie zostawić nam łapki w górę i tak dalej. No właśnie, pozdro, wszyscy widzowie tutaj pozdrawiają YouTube. To bardzo miło, że pozdrawiacie. My robimy krótko dla was pożegnanie i do następnego, tak jakby, ale jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco i mieć tylko króciutką przerwę, a nie się żegnać na dłużej, to wpadajcie na Twitcha i tym samym inicjujemy przerwę. No masz... Tak, i żegna się z wami Osioł. Shrek. Fiona. Donkey! Dobra, papa. I brakuje kogoś, żeby powiedział i ja. No, i ja! Dobra, hej.